Dużo jedzenia to dużo wesołych i bardzo zabawnych challenge'y. Dziś czeka na Was ulubiony 100 warstw. Witamy na Rapapa Challenge. Wow, jakiego mam pysznego burgera. Ręce precz, jest mój. Nie potrzebujemy Twojego. Tylko spójrzcie, jaka duża jest moja wieża. Rzeczywiście jest duża. Moje burgery są mniejsze, ale to nie szkodzi. Są równie dobre. Ale też nie miałabym nic przeciwko takiej wieży z burgerami. Myślałam, że tylko ja będę mieć burgera, a okazało się, że mam najmniejszego. Mimo wszystko jest pyszny. Powiedziałabym, że to najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. To dopiero jest wieża. Z dołu nie widzę nawet jej końca. Muszę użyć lornetki. Nie najadłam się. Charlotte chyba nie będzie miała przeciwko, jeśli wezmę jej burgera. Ej, kto ci pozwolił? To mój! Gdy wy będziecie się kłócić, ja zacznę swój posiłek. A drabina pomoże mi wejść na szczyt. Ojej, jak wysoko się wspięłam! Tu jest pięknie. Muszę zrobić zdjęcie. Dopóki ona jest na górze, ja dokończę swoje burgery. Nic mi nie zostało. Ale chyba mam pomysł. Co robisz? Ostrożnie! No właśnie, co ty wymyśliłaś? Jesteśmy przyjaciółkami. W końcu mogę zjeść. Dajcie mi wszyscy spokój. Co robisz? Julia spadnie. A, łapcie mnie, ratunku! O, burgery są moje. Kto to zrobił? Wstydź się. Mogłam się zabić, spadając z takiej wysokości. Byłam po prostu bardzo głodna. Burgery i tak są moje. Super, kukurydza. To ma być kukurydza? To jedno marne małe ziarenko. Przykro mi, że masz tylko ziarenko. Mnie tyle wystarczy. A ja mam całą górę kukurydzy. Na pewno się najem. Wiem, że pieczona kukurydza smakuje o wiele lepiej. I właśnie to sprawdzę. Ale myślę, że i tak wyjdzie rewelacyjnie. To jest pyszne i bardzo syte. I apetyczne. Nie tak jak moje jedno ziarenko. Czymś takim na pewno się nie najem. Masz po prostu pecha. A ja mam mnóstwo kukurydzy. Mogę jeść ile chcę. Specjalnie się przechwalasz? Dam ci nauczkę. Kilka zgrabnych ruchów tą robotyczną ręką i będę miała całą twoją kukurydzę. Jak zdobyło więcej kukurydzy? Nie wiem. Teraz ja będę mogła się porządnie najeść. Uff, jestem zmęczona. Wiem. Po co jeść zwykłą kukurydzę, skoro można ją zamienić w popcorn? Ciekawe, co z tego wyjdzie. Potrzebuję bomby. Tylko uważaj. Wszystko pod kontrolą. Patrzcie, mam cały kubełek popcornu. To całkiem niezły pomysł. Tylko będę potrzebowała trochę kukurydzy. Ukradła się u Julii? Ona nawet nie zauważy. Gdzie jest moja kukurydza? To nie ja. Jestem teraz zajęta. Potrzebuję tej ogromnej bomby. Za kilka chwil będę miała mnóstwo popcornu. Nie, przynajmniej przykryj to pokrywką. Jest okej. Chyba naprawdę powinnam była to przykryć. A nie mówiłyśmy... Żelkowe oko. Ale dlaczego tylko jedno? A ja mam nie tylko jedno, a wręcz całą masę. Ja też mam więcej. Można się nim fajnie pobawić. Albo zrobić trzecie oko na buzi. To zabawne. Tak, ale znam jeszcze lepszy sposób. Z takim okiem można grać w prawdziwego tenisa.
jest jak piłka tenisowa. Śmieszne. Wiem, bo to wymyśliłam. Można też użyć tych oczu do sprawdzania, ile rzeczy zmieścisz w ustach. Mogę zmieścić w ustach wszystko. Spójrz, ona jest jak chomik z tymi dużymi policzkami. Nie rozpraszaj mnie. To naprawdę boli, a masz. Ostrzał, uważaj. Dobrze wam tak. Nie chcę grać w żadne gry. Wolałabym po prostu zjeść te wszystkie oczy. Są pyszne. Masz ich tak dużo, może... Nie, nie dotykaj tego, to moje. Co za chciwuska. Jeszcze jak? A masz. Co ty zrobiłaś? Pokazałam ci, że bycie chciwym jest złe. Co mamy tym razem? Super pomarańcze. Szkoda, że mam tylko jedną. Wiem, można ją pokroić i będzie wyglądać, że jest więcej. Ja i tak mam ich kilka. A ja mam całą górę, nie zliczę ich. Ja pierwsza zacznę jeść. To znaczy, nie będę ich jadła. O wiele bardziej jestem spragniona tej pysznej fanty. Wow, fajnie. Oczywiście. W tym upale jest to właściwie to, co trzeba. No co tak siedzicie? Jedzcie. Czas zacząć. Będę potrzebowała sokowirówki. Mnie też chce się pić, więc zrobię sobie sok pomarańczowy. Musi wszystko ładnie wyglądać. Teraz czuję się jak w najlepszym kurorcie na świecie. Hej, gdzie ona jest? Sama tego nie rozumiem. Wow, naprawdę jestem w najlepszym kurorcie na świecie, jak fajnie. Ja też chcę tam pojechać. Muszę więcej pić. Wchodzę w to, dziewczyny. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wyciskanie pomarańczy wymaga umiejętności. Tak, masz tak mało soku, że na pewno nigdzie nie pojedziesz. I kto to mówi? Co ty tu jeszcze robisz? Co to ma być? Zaczęłam przed wszystkimi, ale wciąż tu jestem. Nie, nie chcę odjeżdżać. Chciałam jechać do kurortu, a nie na to bagno. Co ja mam tu robić? Zabierzcie mnie z powrotem. Hurra, byłam w strasznym miejscu. Twoje miejsce jest właśnie na bagnach. Jak tu gorąco. Lód? Okej, pomoże przy takim upale. Brrr, zrobiło się wręcz zimno. Lód zdecydowanie pomoże, ale jeszcze lepszy jest z zimną kolą. To sposób na rozciągnięcie przyjemności. I to całkiem pyszny sposób. Fajne. Ja mam pomysł. Co z tego, że jest luz, skoro można mieć dużo wody? Po co ci tak dużo wody? Charlotte, co on? Oj, jesteś zupełnie zimna. Masz, napij się coli. Myślę, że jest tylko gorzej. Ups, nie pomyślałam o tym. A teraz dowiecie się, do czego potrzebuję wody. Zostaniecie oblane zimną wodą z tej broni. Co ty robisz? Jestem cała mokra. Dam ci nauczkę. O nie, tylko nie to. Dobra, jest tylko jedna. Ja mam więcej niż jedną. Ja też. Mam ich całą masę. Stop. Jestem miła, więc mogę podzielić się papryczką ze wszystkimi moimi przyjaciółkami. Co ty robisz? Przestań. Po prostu kocham swoje przyjaciółki, więc chętnie podzielę się z każdą. Dobra, skoro jestem najodważniejsza, to ja będę pierwsza. To dziwne. W ogóle nie jest ostra. Jest pyszna.
Spójrzcie, w środku jest czekolada. Pyszności. Wow, to naprawdę jest czekolada, czyli to nic strasznego. A może czekolada nie była wszędzie? Pomocy, ja płonę. Dajcie mi coś. A u ciebie też nie ma czekolady we wszystkim. Co się tak rzucasz? To obrzydliwe, to jest bardzo ostre. Ale fajnie. Szkoda, że mam jedno jajko. Ale na pewno jest smaczne. Ja mam całe duże jajko, co oznacza, że będzie też prezent. Nie potrzebuję prezentu, mam całą górę czekolady. Twoje jest o wiele większe niż moja. Na co ja czekam? Mimo, że jest mała, to i tak chcę ją zjeść. Jestem przyzwoitą dziewczyną, więc będę jadła przyzwoicie. Teraz moja kolej. O, coś się rusza. Dziwne, co to jest? Znam tylko jeden sposób, by się przekonać. Musimy uderzyć w jajko tym młotem. Nie, tylko nie młotem. No dobra. Ale macie problemy. Ja mam różnego rodzaju smakołyki. To są czekoladki i jajka. Ekstra. Ojej. Co ty zrobiłaś? Ups. Co tam się dzieje? Teraz wszyscy jesteśmy w czekoladzie. Wezmę jajko, uspokaja mnie. Stowarstw jedzenia to oczywiście fajnie, ale jeśli masz przed sobą stowarstw papryczki, to lepiej jest tylko popatrzeć. Jeśli chcecie być zawsze w dobrym nastroju, to nie odchodźcie nigdzie z Rapapa Challenge.